Wspólnego kolędowania nie mogłoby już zabraknąć w gminie Istebna. Zespół regionalny przyciąga co roku mieszkańców, ale też i gości, nawet parę prezydencką. Bardzo się z tego powodu cieszymy, bo jest to niewątpliwie dla nas wielkie wyróżnienie i też bardzo duża promocja. W naszej tradycji Trójwsi Beskidzkiej dzień kolędowania zaczyna się wcześnie rano i trwa cały dzień do późnych wieczornych godzin i cieszymy się, że właśnie taki jest finał dzisiejszego dnia. Wspólnie z panią prezydentową, z panem prezydentem możemy kilka chwil spędzić właśnie w takiej świątecznej, rodzinnej atmosferze. Para prezydencka 3 razy wzięła udział w kolędowaniu w Istebnej, a w tym roku po raz pierwszy zawitała do Koniakowa. To już swego rodzaju tradycja, przyznała w rozmowie z naszym portalem Maria Motyka, kierownik zespołu regionalnego Istebna. Jest nam przede wszystkim bardzo miło z tego powodu i cieszymy się, że para prezydencko chce z nami tu być i że im się to podoba i chcą wspólnie spędzać ten świąteczny wieczór. Więc jest to dla nas przyjemność. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpił zespół regionalny Istebna, Mała Istebna oraz grupa Śpiewacza. W repertuarze pojawiło się kilka nowości. Nie zabrakło także góralskiego powinszowania. W tym roku było kilka nowych opracowań, na które nawet para prezydencka zwróciła już uwagę, że były nowe kolędy. Ale część jest tego repertuaru, który był wcześniej. Są to pastorałki góralskie i tradycyjne polskie kolędy. W tym roku było dużo więcej nowych, opracowanych kolęd tradycyjnych. Kolędowanie miało w tym roku szczególny charakter, nie tylko ze względu na udział pary prezydenckiej. Był to koncert charytatywny na rzecz Jacka Haratyka, mieszkańca Koniakowa, który ucierpiał w wypadku. Została przeprowadzona zbiórka, z której dochód w całości zostanie przeznaczony na rehabilitację. Na zakończenie wspólnego kolędowania para prezydencka złożyła wszystkim życzenia. Bardzo dziękujemy za ten koncert, dziękujemy za wszystkie wspaniałe życzenia. Również Państwu składamy z naszej strony najserdeczniejsze życzenia, nie tylko pięknego Bożego Narodzenia, dzisiaj jeszcze drugi dzień świąt, więc jeszcze trwa, ale życzymy też pięknego okresu między świętami a Nowym Rokiem, udanego Sylwestra, ale przede wszystkim życzymy Państwu wspaniałego 2019 roku, żeby był on dla Państwa jak najbardziej udany, żeby był szczęśliwym rokiem, żebyście patrząc z perspektywy kolejnego bożonarodzeniowego koncertu kolęd, czy tutaj w Koniakowie, czy w Istebnej, czy gdzie on tam będzie, mogli śmiało powiedzieć, że to był dobry rok. Tego Państwu życzymy. Ja tak liczyłem w każdym kątku po dzieciątku, a na piecu troje, to razem 7, jak się ma jedną izbę, nie? Nie zabrakło również pamiątkowych zdjęć. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.